dniach 30 września, 1 października bieżącego roku w naszym powiecie odbyła się pierwsza wizyta delegacji z partnerskiego miasta Kaiserslautern w Niemczech na czele ze starostą Paulem Junckerem. Zapraszamy na reportaż filmowy z wizyty starosty powiatu Kaiserslautern w powiecie oleskim. Podczas dwudniowego pobytu goście z Niemiec spotkali się z członkami Rady Powiatu, kierownikami instytucji powiatowych oraz podopiecznymi środowiskowego domu samopomocy w Sowczycach oraz pracownikami tamtejszego domu dziecka. Odwiedzili również oleskich policjantów i strażaków, zwiedzali szpital, dom dziecka w Sowczycach oraz gminę Zębowice. Odbyła się również konferencja prasowa oraz rozmowy o wspólnych przedsięwzięciach dotyczących polityki społecznej, turystyki i uczestnictwa w branżowych targach. Partnerstwa, który został podpisany pomiędzy powiatem Kaiserslautern a naszym powiatem Olesno 16 sierpnia 2002 roku. Jest to tutaj przede mną oryginał tego właśnie porozumienia. Wtedy podpisał to pan landrat Rolf Kine, ale
pan nowy landrat, Paul Juncker, był już wtedy również w Radzie Powiatu Kaiserslautern i był bardzo aktywnym radnym, i który również akceptował to porozumienie. Dlatego też od tego czasu się znamy tutaj z landratem Juncker i bardzo się z tego powodu cieszę, że został starostą Kaiserslautern, a więc ta nasza współpraca nie tylko, że się pięknie rozwijała, ale ona będzie na pewno miała ciąg dalszy bardzo pozytywny. Unsere Freundschaft zwischen Deutschland und Polen ist schon wesentlich älter als 8 oder 9 Jahre. Przyjaźń między Polską a Niemcami jest oczywiście dużo starsza niż nasza 8-letnia współpraca. Nicht ohne Grund, wenn nachher noch darauf zurückkommen, erinnere ich an die Zeit, als hier in Polen ein Aufstand gegen den Zaren herrschte, nämlich 1830. Nie bez powodu tutaj nawiązać będę chciał później również do tego, że w roku 1830 Polacy powstali przeciwko carowi. Viele Polen sind geflüchtet aus Polen heraus nach über Deutschland Richtung Frankreich. Dużo Polaków, które przesiedliło się, uciekło przed carem, przed prześladowaniami. Adel International Dichter, Adam Mickiewicz. Ja? Na Dresden. Ja. Przesiedliło się, to samo na terenie tam właśnie Pfalz. Tego landu, gdzie teraz nie są. Ja. Und, wie gesagt, nicht ohne Grund, ich komme ganz am Schluss nochmal drauf zurück. To będzie miało swoje porozumienie, dlaczego my teraz pokazujemy. Die Polen waren in den Augen der deutschen Freiheitskämpfer, die noch nicht so weit waren, die Helden, die wurden verehrt, sie mussten Autogramme zum Teil. Also die Polen waren in Deutschland die Helden, die Nationalhelden, wenn man die großen Vorbilder für uns Deutsche. W każdym razie dla Niemiec to ci bojownicy polscy byli takimi wzorami, można powiedzieć świętymi tam, uznawanymi za bardzo wielkie autorytety. Schon heute eine Sassen sagen über die Erfolg seiner Besuche in Kaiserslautern? Ja. Also zunächst darf ich mal darauf hinweisen, vor 3 Jahren war ich zum letzten Mal hier in Oleśnow und ich muss voller Bewunderung sehen, dass hier eine ungeheure Dynamik in der Entwicklung bisher erfolgt ist. Jak nawiązuje się współpraca przez te ostatnie lata z powiatem Oleśnow? Wie sehen Sie diese Zusammenarbeit in Partnerschaft mit dem Kreis Oleśnow? Die letzte Jahre. Okay. Wir sind jetzt seit 8 Jahren, pflegen wir diese Partnerschaft zwischen Oleśnow und Kaiserslautern. Es hat sich ungeheuer viel entwickelt in dieser Zeit. Es hat viele Begegnungen gegeben, Jugendbegegnungen, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Jetzt kommen wir praktisch an einen zweiten Schritt, in eine zweite Phase hinein. Und ich möchte den Fokus richten einmal auf Expertentreffen, dass wir also einzelne Experten, Fachleute, nach Kaiserslautern kommen und von uns aus Kaiserslautern hierher nach Oleśnow kommen. Und zum Zweiten möchte ich eine Bürgerreise, jedes Jahr eine wenigstens organisieren, von Polen nach Deutschland und umgekehrt auch aus Deutschland hierher nach Polen, sodass jeder Bürger die Gelegenheit hat, unseren Partnerkreis jeweils kennenzulernen. To wszystko w dzisiejszych informacjach. Zapraszam na kolejne za tydzień. Do zobaczenia.